Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj tutaj się spotkaliśmy w takim gronie troszeczkę większym. Chcemy tutaj dokonać czegoś takiego, jak pokazać, jak wygląda praca sędziego w ocenie gołębi. Gołębi pocztowych. Oczywiście tutaj jako sędziego mamy kolegę Marka Lipińskiego z małżonką. Kolega Marek Lipiński, przedstawimy od razu, jest sędzią międzynarodowym. Takich sędziów, Marek, w Polsce ilu jest? Was 8 chyba tylko, tak? Koło 10. Tutaj ostatnio mieliśmy właśnie ocenę standardu na olimpiadę. Ona tak troszeczkę w tym roku nietypowo, bo odbywała się, zamknięta niejako była ta ocena całkowicie, to było w Budapeszcie było? Nie, ta teraz. Ogólnopolskie były wybrane na Bukareszt. Tak, ale teraz były się to była zamknięta. Zamknięta i to była w Budapeszcie chyba, tak? Tak. W Budapeszcie. Tam kolega Zdzisław Lademan też między innymi był, od niego mamy relacje, bo tam między innymi przypomnimy jego gołąb w klasie standard samice miał pierwsze miejsce w Polsce. Tam chyba zajął ósme miejsce, ósmą pozycję. Tutaj kolega Marek, ile lat jesteś już sędzią? No, przeszło 20. Przeszło 20, a powiedzmy to, zostać sędzią międzynarodowym, to jest ile szkoleń takich odbyłeś? Najpierw trzeba złożyć wniosek do zarządu kolegium sędziów i tam zarząd główny wyznaczy termin egzaminów. To jest egzamin wstępny członka Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych na kandydata do kolegium sędziów, na sędziego. I taka nauka trwa 3 lata. To znaczy się jest kandydatem, tak? Jest kandydatem i się szkoli 3 lata i po szkoleniu 3 lat zdaje się egzamin na sędziego. I jak taki egzamin przebiega? Egzamin jest, głównie jest praktyka, praktyczny egzamin, no i oczywiście z wiedzy, z regulaminów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. No jeżeli tak pozytywnie zda egzamin, to jest na zebraniu kolegium sędziów, czyli na kursie konferencji, jest przyjęty poczet sędziów PZHGP. I praktykę zaczyna od tego, że chyba najpierw sędziuje na wystawach oddziałowych, okręgowych, tak? Musi zaliczyć kilka ocen z sędzią, który go prowadzącym i będzie go szkolił, jako asystentem będzie i następnie jak już zda, bo na wystawie ogólnopolskich nie ma. Kiedyś było tak, że asystował taki kandydat na wystawie ogólnopolskiej, a teraz nie ma, sędzia jest sam i nikogo się niego nie kręci. A oceny wpisuje się nie na kartach ocen, a teraz mamy już tablety. Kilku lat tablety. To jest wygodne, bo zaraz... To jest bardzo wygodne i... Tutaj zaraz zobaczymy klasycznie, kiedy na wystawach normalnych oddziałowych do tej pory cały czas się wypełnia takie karty właśnie. To jest ręczne wypełnianie, natomiast teraz, kiedy mamy tablety, to zdecydowanie przyspiesza tą pracę, bo to jest wszystko szczytywane automatycznie. Automatycznie szczytywane są. W innych krajach też tak jest, bo nie byłem na wystawie ostatnio jakiejś tam słowackiej czy czeskiej. Jeszcze nie wszystkie. Nie było, nie wszystkie wystawy tak mają. Aczkolwiek już też było tak, że chcieli od Polski pożyczyć te tablety. Ktoś nie stać, nie? Kilka lat temu i tego, no oczywiście by musiało być to z wiedzą takiego, który prowadzi w zarządzie głównym. Tutaj powiedzmy jeszcze takie coś, że kolega Marek już opowiada, jak wygląda przygotowywanie do tego stanowiska sędziego, natomiast jeszcze nie przedstawiliśmy tutaj innych kolegów, którzy tutaj do nas przyjechali. Zobaczmy, zacznę może od kolegi żonki Krystyny Mrowiec. Tarek Mrowiec i Krzysztof Mrowiec to są hodowcy, którzy są z oddziału 023 Lipowa, dokładnie mieszkają w Jeleśni, tam też w Żywcu kolega Krzysztof prowadzi sklep. Tu mamy też kolegę Andrzeja Putkamera ze Zblewa, to jest oddział 074 Starogardzański Kociewie. Tu mamy kolegów z oddziału, ten nowo przyjęty, już go przyjęli do oddziału 063 Kościerzyna, a w tej samej miejscowości Jakub Machola z oddziału 0420. 6 i tak jak samo tutaj koledzy. My wcześniej byliśmy tutaj w oddziale 0299, tego oddziału nie ma. Tu jest kolega po prawej stronie Rafał Weltrowski i kolega Sławomir Osowski z oddziału 0426 Chojnice Człuchów. Dobrze, teraz tak jest, Marka poprosimy może, bo będziemy teraz pokazywać, jak wygląda praca sędziego, jak na co sędzia zwraca uwagę, pod jakim kątem to następuje ta ocena. Mamy tutaj przygotowane trochę gołębi takich różnych. Ja ten karton może zabiorę tutaj. Tutaj pomieszczenie, które teraz wykorzystujemy, jest to pomieszczenie, gdzie ostatnio badania przeprowadzał Tomasz Borkowski. My przygotowujemy tutaj od razu tam blisko muzeum i tam będziemy to robić częściej. Natomiast teraz chcemy pokazać tutaj, jak wygląda praca sędziego. Ja może ten kosz też przestawię. No,
Mareczku, tutaj parę gołębi mamy takich, które są od ciebie, przywiozłeś. Przypomnijmy jeszcze tylko, że kolega Marek nie tylko jest sędzią, ale też popatrzmy, tutaj są dyplomy, które zdobył. Ty miałeś kiedyś, Marek, złoty medal, prawda? Tak. Złoty medal to było za gołębia w standardzie. Wystawa ogólnopolska, był to rok po tragedii, bo ta tragedia wiadomo, że była w 2006 roku, a mój gołąb zdobył w 2007 roku pierwszą nagrodę w klasie olimpijskiej standard. Zdjęcie tego gołębia mamy, on był chyba czerwony, połowy taki. Taki czerwony. Czerwony, jasny, no, jasny czerwony taki. No a kilka lat później, czyli w 2014 roku, też nagrodę zdobył, trzecią nagrodę na wystawie ogólnopolskiej. Jego syn, którego mam tutaj dzisiaj. Pokażmy go może od razu. Tutaj się spotkaliśmy właśnie, mamy dzisiaj sobotę, piękna pogoda jest, widzimy słońce, świeci, aczkolwiek w nocy był mróz. Przepraszam, że przerwę, bo jeszcze tutaj patrzymy cały czas na podgląd, bo się odbywają dzisiaj, finał jest na lotach zimowych, gołębi tych późnych, młodych, u kolegi Maćka Wudzika patrzymy. Nie ma na razie jeszcze nic, były wypuszczone o godzinie 9.50, dystans 100 km, na razie jeszcze nic nie ma, no chyba, że coś się uszkodziło, ale nic, wracamy do tego. Teraz mamy tutaj, jak sędzia rozpoczyna pracę, wyciąga gołębia z klatki, oczywiście nie zna jego, do kogo należy, to jest podstawa, tak? Zawsze są na klatkach numery. To wiadomo, że sędzia zanim wyciągnie gołębia z klatki, to najpierw w pozycji pierwszej ocenia... Ja go może wstawię. Dobrze, pokażmy, dobrze. W pierwszej pozycji sędzia ocenia gołębia, jak jest w klatce, czyli ogólne wrażenie, głowa, oko i kondycja gołębia, w jakiej się gołąb znajduje. Czyli teraz na przykład jak te swoje gołębie, to wiadomo, że będą w dobrej kondycji pewnie, bo innych byś nie przywiózł. Natomiast powiedzmy, czym ty się kierujesz, jak tą ogólne to wrażenie takie? Że ci się po prostu podoba, tak? Nie, nie musi mi się podobać, bo to jest już ogólnie w całej naszej federacji, nie tylko w Polsce, bo i tego jesteśmy w tej federacji, wiadomo, europejskiej. I tam stamtąd też wspólnie jest ustalany ten stan, podstawowy standard gołębia, nie? Mhm. Czyli standard gołębia pocztowego. Nie mylić się z tym, że to jest standard, to jest jakaś inna rasa, nie ma coś takiego. Gołąb jest pocztowy i u niego się ocenia jego wygląd i walory, jakie on posiada. No wiadomo, że w klasie olimpijskiej standard też gołębie muszą latać. Latać. I właśnie jakie, powiedzmy, jakie to minimum jest tutaj takie? I tu minimum jest gołębie dorosłe, samczyki 2,5 tysiąca kilometrów przez 2 lata i samiczki 2000 przez 2 lata. Tam są jeszcze inne kryteria, ileś tam procent musi w ostatnim roku zdobyć, a młode gołębie to wiadomo, że muszą mieć w klasie olimpijskiej 3 konkursy. 3 konkursy, dobrze. To teraz jak przejdziemy do pierwszego gołębia, którego będziesz oceniał, pokażmy go. Oceny i sędzia podchodzi do klatki i przykładowo weźmy tutaj. Ja mam tutaj akurat dwa gołębie w tej klateczce, bo to jest córka tego właśnie gołębia 6120, który był w Polsce trzeci. To jest ten właśnie ten z takimi naroślami samczyk, tak? Tak, tak. To, no już wiadomo, że ten gołąb w tym roku będzie miał 11 lat, nie? Mhm. Bo 2011 jest urodzony. I teraz sędzia patrzy, oczywiście mamy po to te wskaźniki, żeby sędzia mógł sobie gołębia ustawić. No tu akurat troszkę będzie się mieszać, bo tu ta samiczka. No i należy gołębia ogólnie zobaczyć całego, w jakiej jest kondycji. I należałoby też, czy po to jest ten wskaźnik, żeby zobaczyć gołębia i z prawej i z lewej strony. Bo wiadomo, że no, trzeba obejrzeć dwie strony, żeby całego. Później nie wynikło z tego, że z drugiej strony gołąb będzie jakoś uszkodzony albo coś takiego. Mhm. I następnie po ocenie pierwszej pozycji sędzia bierze gołębia do ręki. Na targach to jest bardzo takie, przepraszam, na wystawie jest to takie dość, że tak powiem, stresogenny chyba ten czynnik, bo może taki gołąb uciec niekiedy, nie? No i tutaj pierwszą pozycję już mamy ocenioną. Nie będę tutaj podawał oceny, bo w zasadzie pierwsza pozycja to by była 8,75 i też taką... 8,75 to jest po prostu punktacja, którą ty dałeś, bo chciałem go wziąć. Ja dałem, bo w pierwszej pozycji... A punktacja jest do 10, tak? W pierwszej pozycji oceniamy gołębia od 8 do 9 punktów. Rozumiem. 9 punktów to jest najwięcej. No tu jemu dałem 8,75, tyle też ten gołąb dostał
na wystawie ogólnopolskiej w 2014 roku. A co wpłynęło na to, że te 0,25, że tak powiem, zostało mu ucięte? Gdzie on jest, w jakim tej części on jest, że tak powiem, taki gorszy już trochę? Gołąb ma troszeczkę, bo on jest stary, tak jak powiedziałem, 11 lat będzie miał, już ma tu przerośnięte takie te narosty. Tak, i już nie ma takiej formy, już tych pleców nie ma takich. I teraz przechodząc do drugiej pozycji, druga pozycja to jest budowa kości, mostek i miednica. No czyli mostek to wiadomo, tu się sprawdza mostek, miednice, kości łonowe, które tutaj akurat ma jeszcze, chociaż w tym wieku ma dobre, bo jest ładne przejście z grzebienia do kości łonowej, jest w miarę bardzo dobre. Jak na tego i no na dzień dzisiejszy wiadomo, że już nie, tak jak nie będę się już powtarzał, że gołębie jako 11-latek on już nie ma takiej formy jak młody gołąb. Czy dorosły już taki? No tak najlepszą właśnie formę gołębie mają 2-3-letnie, 4 do 5 lat, nie? Mhm. No i tu tą pozycję mamy, w trzeciej pozycji oceniamy formę, wytrzymałość pleców i kupra. Czyli wytrzymałość pleców, skrzydła bierzemy na bok i widzimy, jaką on ma ten gołąb tutaj formę. Tu ładne ma przejście do kupra, ogon jest w jedno pióro. No jak na ten wiek, to gołąb tu nie ma najgorszej, ma dobrą tu trzecią pozycję. Z trzeciej pozycji następna jest czwarta pozycja. Przepraszam Marku, ci przerwę, bo mówię, przypomnijmy, pierwsza pozycja to mógł on zdobyć 9 punktów maksymalnie. W drugiej pozycji. W drugiej pozycji, czyli za budowę kości, mostek i miednicę jest punktacja od 17 do 9, przepraszam, od 8 też do 9, tak jak w pierwszej pozycji. No a trzecia pozycja to jest od 17 do 19 punktów. I ta trzecia pozycja to jest, jakie to są? To jest forma właśnie tu tych pleców i kuper. Przejście tu całkowicie i tego, to jest ta trzecia pozycja. Czwarta pozycja jest w skali od 27 do 20, do 19 punktów. I tak samo jest piąta pozycja również od 27 do 29 punktacja. No i w czwartej, wracamy do czwartej pozycji. W czwartej pozycji tak sprawdzamy tą równowagę. O, widać, że on tu równowagę ma bardzo dobrą, chociaż nie przygotowywałem specjalnie gołębi, wiadomo, bo teraz to przygotowuje się gołębie do parowania w tym czasie. Ale ogólnie o ładnie leży w ręce, ma fajną równowagę ten gołąb i jak na swój wiek. I w piątej pozycji oceniamy skrzydło i ogon oraz jakość upierzenia. Ponownie tu wracamy, patrzymy jak on tu ma ten ogon, że jest tak bardzo ładnie w jedno pióro i upierzenie ma tu podbicie, tu też ładnie jest i tego i tu lotki, patrzymy, lotki, skrzydło nieuszkodzone, gdzie w tym wieku to wiadomo, że gołąb czym starszy to upierzenie ma coraz gorsze i podobnie tutaj prawe i lewe skrzydło jest symetryczne, bardzo ładne, równe, gołąb spierzał dobrze. I za tą pozycję ile punktów można dostać maksymalnie? Dajemy od 27 do 29 punktów. Dobrze. To jest ostatnia pozycja? To jest właśnie ostatnia pozycja, skrzydło, jakość upierzenia. Czyli jak widzimy, jak mamy te poszczególne pozycje, to wiemy, suma wszystkich punktów stanowi tam ogólną ocenę, którą gołąb otrzymuje na... Suma wszystkich punktów to jest od 87 do 95 punktów. Czyli maksymalnie gołąb mógłby zdobyć 95. Jakie w twojej karierze się zdarzyły gołębie? Czy miały jakiś największy wynik? Bo kolegi Zdzisława to wiem, że 93 przecinek coś miał gołąb wtedy w Brnie na wystawie europejskiej. To samiczka też była? Nie, 93 chyba aż 50 coś miała. Bardzo ładna samiczka, ja ją pamiętam, bo też no praktycznie co roku... Ja powiem, też pamiętam, bo jak byliśmy wtedy wspólnie na wystawie, rano do Zdzisława zadzwoniłem z Brna, że ma złoty medal, a o godzinie 20 pamiętam już przy stoliku siedział z Olgą, żoną, z nami razem, że tak powiem, na balu. Fajna taka ładna samiczka była, niebieska. Ja pamiętam, bo te najładniejsze gołębie to się zawsze pamięta, które
kto co, jakie głębie ma. Nie? I przypomnijmy jeszcze, bo w Słowacji, Czechach oni bardzo tam, że tak powiem, zwracają uwagę na ten standard. Oni są chyba tak, w Europie chyba największy poziom mają tego standardu, czy nie? Czy się mylę? Nie tylko Czesi, ale też... Słowacy też. Nie? Słowacy i Niemcy też. Bo kilkakrotnie jak byłem na wystawie ogólnoniemieckiej, to też tam są bardzo ładne głębie standardowe. Bardzo ładne są, bo oni też jak mają wystawę, czy jest ogólnoniemiecka, to też w tej klasie mają inne głębie wystawione, które nie muszą spełniać kryteriów, ale są już w osobnych klasach i też bardzo ładne standardy. Dobrze. Czyli widzimy, na razie poznaliśmy teraz, jak wygląda, co się składa na ocenę gołębia, którą dokonuje sędzia. A teraz tak, Marku, jeszcze jedno pytanie, żebyśmy już mogli powiedzieć. Ile trwa, tak jak normalnie na wystawie jesteś, taka ocena, to co mówimy teraz? 2, 3, 4, 5 minut? Kilka minut zawsze trwa, bo nie zawsze wiadomo, każdego gołębia się ocenia jednakowo, bo każdą pozycję trzeba sprawdzić u gołębia. Nie ma tak, że coś się pominie, bo sędzia musi to sprawdzić. Nie? Rozumiem. Czyli to jest te kilka minut, czyli widzimy na takiej wystawie, przepraszam najmocniej tutaj, prosimy o zachować spokój troszeczkę. Chciałbym poprosić jeszcze taką, ile was sędziów na takiej wystawie, powiedzmy ogólnopolskiej, ilu was tam pracuje? Około 20 sędziów jest. Czyli każdy ma do oceny, ile gołębi mniej więcej na jednego sędziego? Około 200 gołębi jest dla jednego sędziego. Gołębi, bo tak jak w Polsce mamy 40 okręgów, z każdego okręgu jest 5 samczyków, 5 samiczek. No, czyli 40 okręgów razy 5 samiczek to jest 200 gołębi typowo. No, w tym roku ze względu na tą pandemię i ptasią grypę, która była w kilku okręgach, to okręgi te nie miały w klasie olimpijskiej standard. No i w innych klasach również sportowych nie były gołębie wystawione. O, dobrze. A tu akurat właśnie jeszcze trzymam. Pokażemy tak, jeszcze gołębia. To jest córka tego gołębia, tak? To jest właśnie córka tego samczyka, którego go trzymałem, ale ona już tak ze standardu jest inna, bo jest sparowana, on jest sparowany typowo z lotniczką z typu Wójtowicz. To są ciemne gołębie takie, no ale mam... Wójtowicze, to przypomina też kolega Zdzisław Lademan ma dużo właśnie. Tak, widzimy. Ma dużo gołębi. Ja gołębie Wójtowicze zdobyłem akurat po bardzo koleżeńskiej stopie, żeśmy zżyli z świętej pamięci kolegą... Krzysztofem Skibą? Edkiem Gajdowskim. Aha, przepraszam. Właśnie dużo gołębi miałem od niego i do dzisiaj... Jeszcze kilka mam, nie? Tutaj przepraszam, ja powiedziałem, bo tutaj na północy my mieliśmy też te gołębia, pamiętam oryginały Wójtowicza, to widziałem, były też u kolegi z świętej pamięci właśnie Krzysztofa Skiby, tam z Kosakowa, który zmarł chyba tak, w tym roku właśnie niestety. Z kolegą Tomkiem Skibą. Tomek, przepraszam, nie Krzysztof, przepraszam najmocniej. Z Tomkiem Skibą żeśmy się kolegowali, nie raz, nie dwa byliśmy z małżonką u niego, no tak w miarę bardzo sympatyczny kolega, dostępny i tak dalej, nie? Tutaj jak już trzymam, to o właśnie, to jest gołąb dwuletni. 2020 roku, on ma tak. Numer, pokażmy jeszcze ten numer właśnie. 2003. I bardzo ładna samiczka, była lotowana w tym roku. Oczywiście mogła iść na wystawę, bo nie pamiętam ile już miała jako roczna coś tam, miała jakieś konkursy, ale jako młoda miała 3 konkursy, nie? Dobrze. Czyli na razie koledze Markowi podziękujemy. Za chwilkę będziemy tutaj oceniać inne gołębie, a na teraz właśnie bardzo dziękujemy. I widzimy, myślę, że koledzy, dzięki temu, co tutaj kolega Marek nam powiedział, będziemy wiedzieć, jak wygląda praca sędziego, jakie są te kryteria ocen i za chwilkę, kiedy będziemy kolejne gołębie prezentować, będziemy mogli zobaczyć, jak on się zapatruje na inne gołębie. Które mamy przygotowane, tylko powiem, gołębie, które tutaj przywieźli koledzy. Różni. Mamy też niemieckie gołębie. Kolega Andrzej Putkamer nam przywiózł gołębie takiego hodowcy, chyba Szac, tak? Nie, Blum, Melke i Szulte, czy nie? Zobaczymy. My mamy też tutaj gołębie i od kolegi Wojciecha Heinderka, są gołębie od Grześka Satławy, no od takich hodowców, które tutaj w ramach ligi lotowaliśmy. Koledzy Rafał i Sławek, przywieźliście jakieś gołębie? Nie. Nie, dobrze. Ale tutaj ma Jakub jeszcze i inni. Także na razie dziękujemy i za chwilkę przejdziemy tutaj do pokazywania, jak taka nasza mini wystawa, tak to nazwijmy sobie tutaj, wystawa, kurczę, czarnowodzka wygląda. Do zobaczenia, dobry lot.